Pierwsza klasa. 1 września to czas na pierwszy szkolny dzwonek, a wraz z nim bukiety kwiatów, białe kokardy i galowe ubranka. Dla najmłodszych pierwszoklasistów to początek szkolnej przygody. Dla starszych uczniów... Znów o rok jesteśmy starsi! Znów o rok jesteśmy starsi! Znów o rok jesteśmy starsi! Dlatego dzień dzisiejszy jest dla nich szczególnie ważny i godny zapamiętania. Ja też chcę się uczyć! Którzy po raz pierwszy dziś przekroczą szkolne progi i pierwszy raz zasiądą w szkolnych ławkach, robiąc tym samym kolejny krok na długiej, lecz jakże interesującej... Jutro do szkoły! ...odkryć szkolnej drodze. I o ławce nie zapomnij! Pierwszego dnia szkoły. Ale super! Och ty! Tak, tak. No teraz to można się uczyć. Kaligrafia. Drugie K poprawione na G. Tak. I jeszcze jedna kreseczka, tak. I jeszcze tu kreska, kreska. I jeszcze tu. Kreska, 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 kółko, szlaczek i co wyszło nam? Misiaczek! Misiaczek! Matematyka. Chyba 4. Co? Coś nie tak? 3. A nie dobrze? Czytanie. A. I. Sz. My, a, sz, a. Masza. My, i, sz, a. Miś. My, a, sz, a. Masza. Ny, a, szy, a. Nasza! Nasza Masza! My, szy, e. My, i, si, j, e, k, a, szy, e. Miś to przyjaciel Maszy. Miś uczy Maszę. Miś i Masza na zawsze razem. Na zawsze! Praca. P, r, a, c, a. Praca! Aha! Zobacz, jak się napracowałam! Straszne historie Maszy. A kto z was mi powie, czego boją się dzieci w szkole? A skąd? Zebrania z rodzicami najbardziej boją się rodzice, a dla dzieci w wieku szkolnym najstraszniejszą rzeczą jest test sprawdzający, ile wiedzą. Taki Adaś, gdy dowiedział się o teście, zaraz zaczął trząść się jak osika. A gdy dowiedział się, że test będzie z historii, wtedy się przeraził. Nie lubił uczyć się historii. Nie umiał zapamiętywać miejsc, różnych nazwisk i dat. Głowa mu od nich puchła. No i właśnie dlatego to jemu zdarzyła się ta naprawdę straszna historia. Wydarzyło się to w ciemny jesienny wieczór. Adaś próbował uczyć się historii, ale ciągle zasypiał nad książką. Wiedział, że test z historii odbędzie się jutro. Ależ to nudne. Co mogę zrobić? Porozmyślał trochę chłopiec. Och, uda, że jest chory. Wskoczył szybko do łóżeczka i szczelnie przykrył się kocykiem. Poleżał tak kilka minut, aż nagle usłyszał, jak ktoś idzie do jego pokoju. Adaś wychylił się spod koca, a przed nim stoi lekarz i tak groźnie orzeka. Jeśli prawdą jest, żeś chory, do leczenia będziesz skory. Jeśli nic to nie pomoże, operacja będzie może. Grzmoty huczą, walą błyskawice. Adaś się przestraszył i się znalazł tam, gdzie nie wiedział sam. Jakoś dziwnie to wyglądało, szpitala nie przypominało. Adaś głupi nie był wcale, wiedział, że to szkolne sale. Nauczycieli było troje, wszyscy ubrani w dziwne stroje, ze srogimi minami, jakby na niego czekali. Dziwnie trochę to wyglądało. Pani w suknię była ubrana, jakby grała, jak się patrzy, rolę pięknej Kleopatry. Obok niej potężny pan, jak dyrektor taki sam. Na głowie ma wieniec laurowy, to Cezar, cesarz wyborowy. Potem na swym koźle wpadł Adasia od WF-u pan. Czarny dwóruch miał na głowie, Napoleon jak się zowie. Nauczyciele się uśmiechnęli i spokojnie po sobie spojrzeli. Podeszli bliżej, by zniszczyć kłamstwa chłopca do zgliszczy. Jesteś zdrowy, coś tu knujesz. Kłamiesz, po prostu nas oszukujesz. Przystąpisz do zadania i odpowiesz na pytania. A poprawne odpowiedzi udowodnią nam twą wiedzę. Spójrz, tematów tych bez liku było w twoim podręczniku. Adaś tak był przerażony, że błędów narobił miliony. Adaś już na nic nie czeka. Kleopatra to taka rzeka. Dalej nie lepiej mu szło. Napoleon to, mój koleżko, taki jeden rodzaj tortu. Mama piecze go dla sportu. A to odpowiedź gagatka. Cezar to taka sałatka. Ser, sałata oraz grzanki. Najzdrowsza dla koleżanki. Kleopatra tak się wkurzyła, że się wodą zadławiła. Cezar krzyknął z niepokojem: wyrzucamy go ze szkoły! Napoleon, człek porywczy, miecz w kąt odrzuciwszy, z ławki ciężki globus chwycił, siłą wielką się on szczycił i podniósł nad głowę wysoko. Wtedy Adaś otworzył oko. Co za koszmar! Zaraz przeszedłbym do historii, pomyślał sobie Adaś. By uniknąć historycznych koszmarów w przyszłości, Adaś postanowił uczyć się do testu. W jaki sposób można pokonać królowe i cesarzy, których zna się z książek? Tylko i wyłącznie wiedzą. Masza i Kasza. Warszawy. Podręcznik. Zadanie 22. Białe zaczynają i wygrywają. Odpowiedź na zadanie 22. Ja dawno nie grałam w warcaby. Oj. Hej, bramkarzu, bój się gola. Już się nagraliśmy, jeść chcemy. A to co, że niby kasza? Fuj, nie. Ja nam lepszą kaszkę zrobię. Aha. To jest kasza. Wszystko posprzątałam. Głodna jestem. Co? Znowu? A nie ma nic innego? Oj, ale kaszy naważyłam. Hit sezonu. Ładnie. I znów będzie smutny. No i proszę, smutny. A czego się spodziewał? Z taką gitarą? Tak, instrument do niczego. A i on sam jakiś taki. Nie, tak to się mu nigdy nie uda. Nic strasznego, zaraz się wszystkim zajmiemy. To do dzieła! Linia okrętowa. Miód. Jestem. Brak mi słów. Misiu! Patrz, jak się to robi. Teraz rozumiesz, jak trzeba? Oj, niczego się, misiu, nie nauczyłeś. Tak, tak. Uśmiech, proszę. Bawiłam się. Bawiłam się. Bawiłam się. No i proszę, ale się porobiło. Okulary do szycia. To wszystko to ja, ale to nie ja. Cudeńko! Ech, ależ ja jestem fotogeniczna. Tak, gdzie by mnie tu powiesić? Super! A miś jeszcze nie ma zdjęcia. Misiu, uśmiech proszę! Oj, pora chyba wejść w plener. Marchew. Zajączku, uśmiech proszę. A zdjęcie? Weź swoje zdjęcie. Uśmiechnijcie się! Uśmiech, proszę! Się. Tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć.